Wollen einige Stellen aus der Bibel lesen. Przeczytamy kilka miejsc ze Słowa Bożego. Stellen, in denen der Herr eine Frage stellt. Miejsca, w których Pan stawia pytanie. Wer stellt diese Fragen und lässt sein Licht auf Herz und Gewissen fallen? Stawia pytania i pozwala, by światło Jego słowa padało do czy na nasze serca i do naszych sumień. Er stellt diese Fragen somit heute Abend auch uns. I te pytania stawia też dziś wieczorem i nam. Und ich habe in Verbindung damit eine Bitte. I mam w związku z tym prośbę. Und die Bitte ist, dass jeder für sich ganz ehrlich eine Antwort findet auf diese Fragen. A tą prośbą jest to, by każdy z nas szczerze, osobiście odpowiedział na te pytania. Wir haben am Anfang unseres Zusammenseins von dem einzigen Platz auf dieser Erde gesungen, an dem wir wirklich glücklich sein können. Na początku naszego zejścia śpiewaliśmy w pieśni o tym miejscu, w którym prawdziwie możemy być szczęśliwi. Das ist der Platz in den Armen des Herrn Jesus. Jest to miejsce w ramionach Pana Jezusa. Was unser ewiges Heil angeht, brauchen wir uns keine Sorge machen. Co się tyczy naszego wiecznego zbawienia, nie musimy mieć żadnych wątpliwości. Wir haben gelesen, dass wir in seiner Hand sind. Czytaliśmy, czy śpiewaliśmy, że jesteśmy w Jego ręce. Niemand kann uns aus seiner Hand rauben. Nikt nie może nas wyrwać z Jego ręki. Und wir sind auch in der Hand des Vaters. I jesteśmy w rękach Ojca. Unser Heil ist fest und sicher. Nasze zbawienie jest pewne i postanowione. Aber was den praktischen Genuss von Freude und von Frieden angeht. Ale co się tyczy tego praktycznego rozkoszowania się tym, so müssen wir immer wieder an diesen Ort fliehen. To ciągle musimy na nowo uciekać do tego miejsca. In die Arme des Herrn Jesus. Czy w ręce, oddawać się w ręce Pana Jezusa. Wir lesen die ersten beiden Fragen in 1. Mose 3. Przeczytamy pierwsze dwa pytania z pierwszej Księgi Mojżeszowej, trzeci rozdział. 1. Mose 3, Vers 9 und Vers 13. 9 i 13 wiersz. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, 9 wiersz. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? I 13 wiersz, pierwsza część. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? Die erste Frage, die zielt ab auf den Zustand des Menschen. Pierwsze pytanie tyczy się stanu człowieka. Adam und Eva hatten gesündigt. Adam i Ewa zgrzeszyli. Und damit waren alle Menschen in die Stellung von Sündern gekommen. I w związku z tym wszyscy ludzie zostali poddani pod grzech. Das ist der Zustand des natürlichen Menschen. I taki jest właśnie stan naturalnego człowieka. Wo bist du? Gdzie jesteś? Fern von Gott. Daleko od Boga. Auf dem Weg in die ewige Verdammnis. W drodze na wieczne potępienie. In einem verlorenen Zustand. W tym zgubionym stanie. Und die zweite Frage, was hast du getan? A drugie pytanie, dlaczego albo co uczyniłaś? Und die Antwort musste sein, ich habe gesündigt. I odpowiedź powinna brzmieć, bo zgrzeszyłam. Ich war ungehorsam. Bo byłam nieposłuszna. Und jetzt gibt Gott eine Antwort auf diese Frage. I teraz Bóg daje odpowiedź na te pytania. Der Mensch muss einsehen. Człowiek musi jedno zauważyć. Erstens, ich bin in einem verlorenen Zustand. Po pierwsze, jestem w zgubionym stanie. Und zweitens, ich habe gesündigt. A drugie, zgrzeszyłem. Aber er kann keine Lösung für diese beiden Probleme finden. Ale człowiek nie może znaleźć rozwiązania dla tych dwóch problemów. Die Lösung für diese beiden Probleme finden wir im Römerbrief. Rozwiązanie na tych dwóch problemów znajdujemy w liście do Rzymian. Zuerst von Kapitel 3 bis 5.
najpierw w rozdziałach od 3 do 5. Da geht es um die Frage, was hast du getan? Tam jest omawiane to pytanie, cóż uczyniłeś? Um die Frage der vielen, vielen Sünden. I pytanie wielu, wielu grzechów. Und die Antwort ist gefunden in dem vergossenen Blut des Herrn Jesus. I znaleziona jest odpowiedź w tej przelanej krwi Pana Jezusa. Und wir können gewaschen werden in seinem Blut. I możemy być obmyci Jego krwią. Und das Ergebnis ist Rechtfertigung. I rezultatem tego jest usprawiedliwienie. Gott sieht uns in dem Herrn Jesus. Bóg widzi nas w Panu Jezusie. Er rechtfertigt den, der an ihn glaubt. On usprawiedliwia tego, który w Niego wierzy. Das ist die Antwort auf die Frage, was hast du getan? To jest to odpowiedź na pytanie, cóż uczyniłeś? Gott sieht uns so, als hätten wir nie eine Sünde getan. I Bóg widzi nas tak, jak gdybyśmy nigdy nie popełnili żadnego grzechu. Das ist Rechtfertigung. To jest usprawiedliwienie. Und dann ab Kapitel 5, Vers 11 bis Kapitel 8. I potem od rozdziału 5, 11 wiersz do rozdziału 8 w Rzymian. Geht es um die Frage, wo bist du? Jest omawiane pytanie, gdzie jesteś? Um die Frage des verlorenen Zustandes des Menschen. Pytanie tego zgubionego stanu człowieka. Nicht um die Frage der vielen Sünden, nie pytanie wielu grzechów, sondern um die Frage der Sünde. Ale pytanie grzechu. Die Frage der Erbsünde. Czyli tego grzechu dziedzicznego. Mit der jeder Mensch von Natur aus infiziert ist. Grzechu, którym człowiek w swojej naturze jest zainfekowany. Und die Antwort auf diese Frage ist der Tod des Herrn Jesus, das Gericht, das er erduldet hat. I odpowiedzią na to jest śmierć Pana Jezusa, sąd, który on wycierpiał, przeżył. Und das Ergebnis ist Befreiung. A rezultatem jest uwolnienie. Gebracht in einen anderen Zustand. Jesteśmy przeniesieni w inny stan. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Przeto nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Das ist die Erklärung zu diesen beiden ersten Fragen an den Menschen. I to jest właśnie wyjaśnienie tych dwóch pytań do człowieka. Aber jetzt möchte ich diese Fragen auch noch kurz anwenden. Ale teraz chciałbym te pytania zastosować krótko. Wir haben die geistliche Bedeutung gerade gut verstanden. To duchowe rozumienie tego, czy wyjaśnienie tego dobrze pojmujemy. Aber jetzt mache ich eine praktische Anwendung. Ale teraz praktyczne zastosowanie. Wo bist du? Gdzie jesteś? Wo stehst du gerade in deinem Leben? W jakim momencie swojego życia jesteś? Was ist dein Zustand? Jaki jest twój stan? Bist du nahe bei dem Herrn Jesus? Czy jesteś blisko Pana Jezusa? Oder bist du weit weg von ihm? A może bardzo, bardzo daleko? Die andere Frage, was hast du getan? A drugie pytanie, cóż uczyniłeś? Wie war dein Leben heute? Jakie było twoje życie dzisiaj? Was hast du gedacht? Was hast du gesagt? Co mówiłeś? O czym myślałeś? Und wenn wir merken, dass da irgendetwas ist, was glückliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus hindert. I jeśli zauważamy, że coś było, co tą szczęśliwą społeczność z Panem Jezusem zakłóca, dann wollen wir es wegtun. To chciejmy to usunąć. Wir gehen zu Kapitel 18. Przejdźmy do rozdziału 18. Da fragt der Herr auch etwas. Tutaj Pan również zadaje pytanie. In Vers 14. 14 wiersz. 18, rozdział 14 wiersz. Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. In dieser Frage ging es um eine Verheißung Gottes. W tym pytaniu chodziło tutaj o obietnicę Bożą. Gott hatte Abraham und Isaak einen Sohn verheißen. Abraham und Sara einen Sohn verheißen. Bóg obiecał Abrahamowi i Sarze syna. Und jetzt hatten sie schon viele Jahre gewartet. I oni oczekiwali na tego, oczekiwali na potomstwo przez wiele lat. Was war mit der Verheißung Gottes? Cóż się stało z tą obietnicą Bożą? Und jetzt merkten sie, wie ihre eigenen Körper tot wurden. I oni też zauważyli, że ich własne ciała obumarły. Menschlich gesehen war es nicht mehr möglich, dass sie ein Kind bekamen.
i z ludzkiego czy medycznego punktu widzenia nie było to możliwe, by oni mieli dzieci. Und was jetzt? I cóż teraz? Und jetzt kommt der Engel des Herrn. Teraz przychodzi anioł Pański. Und er sagt, ich komme in einem Jahr wieder und dann hat Sarah ein Kind. I mówi, przyjdę za rok, a Sara będzie miała syna. Und Sarah lacht. I Sara śmieje się. Gott hatte es doch schon vor so vielen Jahren gesagt. Przecież Bóg to zapowiedział już tak wiele lat temu. Nichts ist passiert. Nic się nie działo. Das einzige was passiert ist, ich bin erstorben. Jedyne co w tym czasie się wydarzyło, to to, że moje ciało obumarło. Und dann fragt der Herr, ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar? I tutaj Pan pyta, czy dla Pana jest jakaś rzecz zbyt cudowna, by ją uczynić? Das erste was wir lernen ist, der Herr kennt die Überlegungen von Sarah. Pierwsze, co się możemy z tego nauczyć, to to, że Pan zna myśli Sary. Er kennt auch deine Überlegungen. On również zna twoje przemyśli, twoje myśli. Er weiß, wenn du Zweifel hast. On wie, kiedy wątpisz. Und dann sagt er dir auch. I mówi do ciebie. Ist für mich eine Sache zu wunderbar? Czy jest dla mnie coś zbyt wielkiego, by to uczynić? Glaubst du wirklich, ich würde das nicht schaffen? Wierzysz w to, że ja nie będę potrafił tego uczynić? Doch, ich schaffe das. A jednak ja mogę to uczynić. Ich kann dir einen Sohn geben, auch wenn es menschlich unmöglich scheint. Mogę dać ci syna, nawet jeśli w ludzkiej perspektywie jest to już niemożliwe. Und jetzt übertrage es auf dein Problem. I teraz przenieśmy to na twój problem. Und dann darfst du auch wissen, Gott kann. I możesz być tego pewnym, Bóg jest w stanie uczynić. Für ihn ist keine Sache zu schwer. Dla niego nie ma zbyt trudnej rzeczy. Und dann haben Abraham und Sarah es geglaubt. I Abraham i Sara uwierzyli w to. Den Glauben Abrahams finden wir in Römer 4. Wiarę Abrahama znajdujemy w Rzymian 4. Er sah nicht länger auf die menschliche Unmöglichkeit. On nie patrzył więcej na ludzką niezdolność. Er blickte auf die Möglichkeiten Gottes. On patrzył na możliwości Boże. Und den Glauben Saras finden wir in Hebräer 11. A wiarę Sary możemy widzieć w Hebrajczyków 11. Durch Glauben empfing sie Kraft, diesen Samen zu bekommen. Przez wiarę miała siłę, by otrzymać to potomstwo. Nimm es mit in dein Leben. Weź to ze sobą do swojego życia. Morgen steht dieses Problem wieder vor dir. Jutro ten problem będzie przed tobą. Und dann stell diesem Problem entgegen. Mein Herr kann alles. I postaw naprzeciw tego temu problemowi to, te słowa: mój Pan może wszystko. Ich weiß nicht, wie er es machen wird. Nie wiem, jak on to uczyni. Aber ich weiß, er hat einen Weg. Ale wiem, że on ma na pewno rozwiązanie. Gehen etwas weiter zu Kapitel. Etwas zurück zu Kapitel 16. Teraz wróćmy trochę do rozdziału 16. Kapitel 16, Vers 7 und 8. Nie, bis 9. Vers 7 bis 9. 16 rozdział od 7 do 9 wiersza. I znalazł ją anioł Pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł: Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł Pański: wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Das ist eine spannende Frage. To jest tutaj bardzo ciekawe pytanie. Woher kommst du? Skąd przychodzisz? Und wohin gehst du? I dokąd idziesz? Es ist eine Frage, die das Licht Gottes auf unsere Wege fallen lässt. To jest pytanie, które rzuca światło Boże na nasze drogi. Woher kam Hagar? Skąd przychodziła Hagar? Sie kam von Sarah. Przychodziła czy uciekała od Sary. Sara war ihre Herrin. Sara była jej panią. Dort bei Sarah war der Platz von Hagar. Tam u Sary było jej miejsce. Ja, sie wurde dort hart behandelt. Tak, ona tam była tak ostro potraktowana. Aber trotzdem war da ihr Platz. Ale mimo wszystko tam było jej miejsce. Und wohin ging sie? A dokąd ona szła? Das wusste sie selbst nicht. Sama tego nie wiedziała. Sie war weggelaufen. Po prostu uciekła. Sie wusste nicht wohin. Nie wiedziała, dokąd się udać. Später ist sie auch in der Wüste umhergeirrt. Później ona też błądziła po pustyni.
Jetzt hat sie keine Antwort auf diese Frage. Wohin gehst du? Nie ma odpowiedzi na to pytanie, dokąd idziesz. Sie sagt einfach nur, ich fliehe weg von meiner Herrin. Mówi tylko, uciekam od mojej pani. Das ist eine Antwort auf die erste Frage, woher kommst du? To jest odpowiedź na to pierwsze pytanie, skąd przychodzisz? Aber es ist keine Antwort auf die zweite Frage, wohin gehst du? Ale nie ma odpowiedzi na to drugie pytanie, dokąd idziesz? Und dann sagt der Herr, geh zurück. I Pan do niej mówi, wróć, zawróć. Dein Platz ist bei Sarah. Twoje miejsce jest przy, czy u Sary. Ich weiß, dass es da gerade nicht so angenehm für dich ist. Wiem, że tam dla ciebie to nie jest takie miłe miejsce. Du hast manches auszusetzen an diesem Platz. Masz pewne rzeczy, czy musisz się poddać tam w tym miejscu. Aber kehre zurück. Ale zawróć. Und demütige dich unter ihre Hand. I ukusz się pod jej rękę. Aber das ist nicht alles, was der Herr ihr sagt. Ale to nie wszystko, co Pan jej mówi. Der Herr macht ihr auch Verheißungen. I Pan daje jej również obietnice. Verheißungen im Blick auf ihren Sohn, den sie bekommen sollte. Obietnicę w związku z tym synem, którego miała otrzymać. Und dann hat Hagar auf einmal etwas, das sie mitnehmen kann. I Hagar ma coś, co może wziąć. Sie ist bereit zurückzugehen und sich zu demütigen. Jest gotowa, by wrócić i się ukorzyć. Aber sie nimmt etwas mit. Ale coś bierze ze sobą. Sie sagt, du bist der Gott, der sich schauen lässt. Mówi, tyś jest Bogiem, który daje się oglądać. Mein Gott, ich habe erlebt, dass du mich gesehen hast. Mój Boże, ja widziałam, że ty mnie zobaczyłeś. Auf meinem Weg, wo ich weggelaufen bin. Na mojej drodze, gdy ja uciekałam. Aber du hast auch etwas von dir gezeigt. Ale ty również pokazałeś coś z siebie. Dass du mich kennst. Że ty mnie znasz. Dass du mich liebst. Że ty mnie miłujesz. Und dass du eine Verheißung für mich hast. I że masz obietnicę dla mnie. Du bist der Gott, der sich schauen lässt. Tyś jest Bóg, który pozwala się oglądać. Dort gab es später einen Brunnen. Tam później powstała studnia. Und dieser Brunnen hatte den Namen Beer Lachairoi. I ta studnia miała nazwę Beer Lachairoi. Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt. Studnia żyjącego, który pozwala się oglądać. Isaak würde später dort an diesem Brunnen sein Zuhause haben. I Izaak później przy tej studni będzie miał swoje domostwo. Es bedeutet ein Zuhause in der Gemeinschaft mit Gott. To jest to domostwo w społeczności z Bogiem. Wohnen da, wo man weiß, hier bin ich unter dem Auge des Herrn. Mieszkać tam, gdzie jest się świadomym, że jestem pod okiem Pana. Und hier darf ich ihn erleben und ihn kennenlernen. I mogę go przeżywać i go poznawać. Und jetzt fragen wir uns im Blick auf unsere Wege. I zapytajmy siebie samych w związku z naszymi drogami. Woher kommen wir? Skąd przychodzimy? Wohin gehen wir? Dokąd idziemy? Laufen wir vielleicht auch weg? Czy też uciekamy? Wo halten wir uns auf? Gdzie robimy przystanek? Welche Orte suchen wir auf? Jakie miejsca odwiedzamy? Viele Jahrhunderte später gab es einen jungen Mann. Wiele setek lat później był pewien młody człowiek. Dem wurde auch die erste Frage gestellt. Któremu postawiono też pierwsze pytanie. Der Prophet Elisa fragt Gehazi, woher Gehazi? I prorok Elizeusz pyta swojego sługę Gehaziego, skąd idziesz, przychodzisz, Gehazi? Gehazi, was ist das für ein Weg, den du da gegangen bist? Cóż to za droga, którą ty poszedłeś? Fragen wir das auch noch? Czy my też zadajemy to pytanie? Elisa war der Prophet. Elizeusz był prorokiem. Er lebte in der Nähe Gottes. Żył w bliskości Bożej. Und sein Herz war mit Gehazi gegangen. I jego serce poszło z Gehazim. Sein Herz. Jego serce. Er hatte Gehazi lieb. On miłował Gehaziego. Aber er sah, Gehazi, du bist auf einem falschen Weg. Ale zauważył, że on, ten Gehazi, był na tej błędnej drodze. Gehazi, du hättest nicht zu diesem Naaman gehen sollen. Gehazi, ty nie powinieneś iść do tego Naamana. Es ist nicht Zeit, Silber zu nehmen. To nie był ten czas, by brać srebro. Und so fragt Gott uns heute. I tak i Bóg dzisiaj nas też pyta. Wohin gehst du? Dokąd idziesz? Wo hältst du dich auf? Gdzie się zatrzymujesz? Es ist Zeit, in Entschiedenheit bei dem Herrn zu bleiben.
To jest czas, by zdecydowanie pozostać przy Panu. Das ist die Zeit, in der wir leben. To jest czas, w którym my żyjemy. Es gibt so viele Verlockungen. Jest tak wiele rzeczy, które nas kuszą. Das Silber und die Kleider von Naaman, die waren eine totale Verlockung. To złoto i te suknie, czy te ubrania od Naamana, to było właśnie takie pokuszenie. Elisa hatte Kraft, dieser Verlockung zu widerstehen. Elizeusz miał tą siłę, by się ostać przed tym. Gehazi hatte sie nicht. Ale Gehazi tego nie miał. Wem gleichen wir? Komu jesteśmy, do kogo jesteśmy podobni? Wie sehen unsere Wege aus? Jak wyglądają nasze drogi? Gehen ein Stück weiter. Przejdźmy dalej. Wir lesen eine Frage aus dem zweiten Buch Mose. Przeczytamy pytanie z drugiej księgi Mojżeszowej. Aus Kapitel 4. Z czwartego rozdziału. Kapitel 4, Vers 11. Czwarty rozdział, jedenasty wiersz. Druga Mojżeszowa, 4:11. I rzekł Pan do niego: kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Hier geht es darum, dass ein Gläubiger eine Aufgabe bekommt. Tutaj jest mowa o tym, że wierzący człowiek otrzymuje zadanie. Mose sollte zu dem Pharao gehen. Mojżesz miał iść do Faraona. Aber er hatte keinen Mut für diese Aufgabe. Ale on nie miał odwagi, by wykonać to zadanie. Diese Aufgabe erschien ihm zu schwer. Dla niego wydawało się to zbyt trudne. Und dann findet er eine Ausrede nach der anderen. I wymyślał jedną wymówkę po drugiej. Und jetzt stellt der Herr ihm diese Fragen. I teraz Pan zadaje mu te pytania. Wer hat denn den Menschen den Mund gemacht? Kto dał człowiekowi usta? Und wer macht stumm oder taub oder sehend oder blind? A kto czyni niemym, głuchym, widzącym albo ślepym? Bin ich nicht der Herr? Czyż nie ja, Pan? Bin ich nicht der Schöpfer? Czyż nie ja jestem tym Stworzycielem? Habe ich nicht alle Macht? Czy ja nie mam wszelkiej mocy? Und wenn ich dir die Aufgabe gebe? A jeśli Tobie daję zadanie? Und wenn ich dich schicke? I jeśli Cię wysyłam? Dann gebe ich dir auch die Kraft. To również dam Ci do tego siły. Ich werde dir helfen. Pomogę Ci. Ich werde deinen Mund auftun. Otworzę Twoje usta. Ich werde dir die richtigen Worte geben. Dam Ci właściwe słowa. Mose, ich verstehe, dass du dich schwach fühlst. Ja to rozumiem, że Ty się czujesz słabym. Aber geh in meiner Kraft. Ale idź w mojej sile. Ich bin doch da. Przecież ja jestem. Und ich werde dir alles geben, was du brauchst. I dam Ci wszystko, czego potrzebujesz. Wir fühlen uns auch manchmal überfordert mit den Aufgaben, die wir haben. I również nam się to zdarza, że czujemy się, że zadania, które mamy, nas przytłaczają. Vielleicht fühlst du dich überfordert mit der Aufgabe der Kindererziehung. Może przytłacza cię wychowanie dzieci. Vielleicht fühlst du dich überfordert mit den Aufgaben in der örtlichen Versammlung. Może przytłaczają cię zadania w miejscowym świadectwie zgromadzenia. Vielleicht fühlst du dich kraftlos im Blick auf die Weitergabe des Evangeliums. Może czujesz się bezsilnym przy podawaniu dalej Ewangelii. Aber jetzt sagt der Herr dir: Sieh mal, ich gebe dir diese Aufgabe. Ale Pan mówi: Zobacz, to ja ci daję to zadanie. Und ich gebe dir auch die Kraft. I ja dam ci również siły. Gib nicht auf. Nie poddawaj się. Aufgeben ist oft der einfachere Weg. Poddanie się to jest bardzo często taka pójście na łatwiznę. Aber es ist nicht der Weg Gottes. Ale to nie jest droga Boża. Ich möchte es mal am Beispiel der Kindererziehung deutlich machen. Chciałbym to wyjaśnić na przykładzie wychowywania dzieci. Da haben die Kinder Gedanken, die gegen Gottes Wort sind. Dzieci mają myśli, które są przeciwko Słowu Bożemu. Sie gehen gefährliche Wege. Często chodzą niebezpiecznymi drogami. Und die Eltern fühlen sich kraftlos, etwas zu sagen. I rodzice czują się bezsilni, by coś temu zaradzić czy powiedzieć. Es ist der einfachere Weg zu schweigen. To jest łatwiejszą drogą, by przemilczeć. Aber das möchte Gott nicht. Ale Bóg tego nie chce. Er möchte, dass wir es machen wie Elisa. On chce, byśmy to uczynili tak, jak uczynił Elizeusz. Wenn unser Herz wirklich mitgeht. Jeśli nasze serce naprawdę idzie, wenn da Liebe ist,
idzie, czy jeśli nasze serce jest przy naszych dzieciach, wenn wir in echter Liebe ihnen zugetan sind, jeśli my jesteśmy oddani, jeśli my je miłujemy, dann müssen wir sie warnen vor einem falschen Weg. To musimy je, nasze dzieci ostrzec przed fałszywą drogą. Und dann spüren wir, wie das Kraft kostet. I wtedy odczuwamy, ile to siły kosztuje. Aber dann sagt der Herr, tu es doch. Ale Pan mówi, mimo wszystko uczyń to. Ich werde dir helfen. Ja ci pomogę. Ich bin doch der, der den Mund gemacht hat und auch die Ohren. Ja jestem tym, który uczynił usta i uszy. Wir können es auf viele andere Aufgaben übertragen. I możemy to przenieść na wiele innych zadań. Es ist wichtig, dass wir erkennen, welchen Auftrag der Herr uns gibt. Jest to ważne, byśmy rozpoznali, jakie zadanie Pan nam daje. Wir müssen das tun, was er von uns getan haben möchte. On musimy czynić to, czego on chce, byśmy uczynili. Wir können uns nicht die Aufgaben selbst aussuchen. My nie możemy sobie sami wybierać zadań. Aber die Aufgaben, die er gibt. Ale zadania, które on daje, das scheint für uns oft die schwere Aufgabe zu sein. To bardzo często na początku wydaje nam się, że to jest bardzo ciężkie zadanie. Aber dann wird der Herr uns seine Hilfe geben. Ale Pan da nam swoją pomoc. Ich möchte eine Frage lesen aus dem Propheten Jesaja. Przeczytajmy jeszcze pytanie z proroka Izajasza. Jesaja Kapitel 40. 40 rozdział. Wir lesen die Verse 27 bis 31. Od 27 do końca. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Dieses Volk, von dem hier gesprochen wird, stand unter der züchtigenden Hand Gottes. Ten lud, o którym tu jest mowa, był pod tą karnością ręki Pana. Es befand sich auf einem eigenen Weg. On był, czy znalazł się na swoich własnych drogach. Deswegen wird es zuerst als Jakob angesprochen. I dlatego najpierw jest do niego mowa jako do Jakuba. Aber dann sagt Gott, denk doch mal daran, dass du ein Israel sein sollst. Ale Bóg zwraca się dalej. Przemyślcie to i pomyślcie o tym, że powinniście być Izraelem. Und wir denken jetzt an die Geschichte Jakobs. I teraz wspomnijmy historię Jakuba. 20 Jahre war Jakob unterwegs. 20 lat był w podróży. Er war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Był w ucieczce przed swoim bratem Ezawem. Und bevor er diesen Ort Haran erreicht, begegnen ihm Engel Gottes. I zanim dotarł do miejsca Haran, to spotkał go Anioł Boży. Gott macht ihm klar, Jakob, du bist nicht alleine. I Bóg mu to dał do zrozumienia, Jakubie, nie jesteś sam. Er sagt ihm, ich bin mit dir. Jestem z tobą. Ich will dich behüten. Będę cię strzegł. Und ich bringe dich zurück. I pomogę ci wrócić. Aber dann vergehen diese 20 Jahre. Ale mijają te 20 lat, mija tych 20 lat. Und Jakob muss viel Schwierigkeiten erleben. I Jakub musiał przeżyć wiele trudności. Er wird betrogen von seinem Schwiegervater. Został oszukany przez swojego teścia. Er muss die Hitze des Tages und die Kälte der Nacht aushalten. Musiał wytrzymywać ten żar dnia i chłód nocy. Und vielleicht hat er manches mal gefragt. I być może nieraz pytał.
Warum ist mein Weg vor Gott verborgen? Dlaczego moja droga jest ukryta przed Bogiem? War er wirklich verborgen vor Gott? Czy jego droga naprawdę była skryta przed Bogiem? Nein, er war nicht verborgen vor Gott. Nie, nie była zakryta. Aber warum hat Jakob das nicht so erlebt? Ale dlaczego Jakub tego tak nie odczuwał? Weil es sein eigener Weg war. Ponieważ to była jego własna droga. Gott hat Jakob nicht gelassen. Bóg nie pozostawił Jakuba. Er hat ihn zurückgebracht. On go przyprowadził. Und dann hat Jakob wieder diese glückliche Gemeinschaft mit Gott erlebt. I wtedy Jakub przeżył tą wspaniałą społeczność z Bogiem. Als er auf dem Weg nach Bethel war. Gdy on był w tej drodze do Betelu. Als er die fremden Götter weggetan hatte. Gdy usunął te obce bożki. Als sie sich gebadet oder gereinigt und die Kleider gewechselt hatten. Gdy oni się oczyścili i zmienili ubranie. Da erlebt er den Schutz Gottes. Wtedy on przeżył tej ochrony Bożej. Und dann findet er seinen Gott in Bethel. I on znalazł swojego Boga w Betelu. Und dann sagt Gott ihm zum zweiten Mal, du bist Israel. I wtedy Bóg po raz drugi mu mówi, tyś jest Izrael. Und jetzt muss Jakob nicht mehr fragen. I teraz Jakub nie musiał pytać, warum ist mein Weg verborgen vor Gott? Dlaczego moja droga jest zakryta przed Bogiem? Dein Weg ist auch nicht verborgen vor Gott. Również i twoja droga nie jest zakryta przed Bogiem. Die Hand des Herrn ist über dir. Ręka Pana jest nad tobą. Er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. On powiedział, nie opuszczę cię, ani cię nie zostawię. Aber vielleicht bist du ja auch auf einem eigenen Weg. Ale być może ty jesteś na swojej własnej drodze. Dann erlebst du seine Gegenwart nicht. I wtedy nie odczuwasz jego obecności. Dann fühlst du nicht diese Geborgenheit sicher in Jesu Armen. I wtedy nie odczuwasz tego schronienia pewnego w Jezusa ramionach. Der Herr ist trotzdem da. A Pan mimo wszystko jest obecny. Er lässt dich nicht. On cię nie zostawi. Aber du hast nicht diese glückliche Gemeinschaft mit ihm. Ale ty nie masz tej szczęśliwej społeczności z nim. Und jetzt fragt Gott, weißt du es nicht? I teraz Bóg pyta, czyż nie wiesz tego? Weißt du nicht, dass ich ein ewiger Gott bin? Czy ty nie wiesz, że ja jestem tym odwiecznym Bogiem? Weißt du nicht, dass ich nie müde werde? Czy ty nie wiesz, że ja się nigdy nie męczę? Weißt du nicht, dass ich unendlich weise bin? Nie wiesz o tym, czy ty nie wiesz o tym, że ja jestem nieskończenie mądry? Vertraue doch mir. Zaufaj mi. In deiner Müdigkeit komm zu mir. W swoim zmęczeniu przyjdź do mnie. In deiner Kraftlosigkeit nimm Zuflucht zu mir. W swojej bezsilności znajdź czy ucieknij do mnie. Schroń się u mnie. Aber du musst aufhören, der Jakob zu sein. Ale musisz przestać być Jakubem. Du musst aufhören, deine eigenen Ideen zu verwirklichen. Musisz przestać urzeczywistniać swoje własne pomysły. Sei der Israel. Bądź Izraelem. Der Kämpfer Gottes. Tym wojownikiem Bożym. Der zwar an seiner Hüfte angerührt ist und hinken muss. Teraz on był uderzony w biodro i musiał kuleć. Aber der den großen, allmächtigen Gott kennengelernt hat. Ale nauczył się i poznał tego wielkiego i wszechmogącego Boga. Und der an seiner Hand geht. Który i szedł za jego, czy prowadzony jego ręką. Ich möchte eine weitere Frage lesen aus dem Propheten Jona. I jeszcze jedno pytanie z proroka Jonasza. Jona Kapitel 4, czwarty rozdział, vers 9. Dziewiąty wiersz. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie, jestem zagniewany i to na śmierć. Die Frage ist es recht, dass du zornig bist? Pytanie: czy to słuszne, że ty jesteś tak rozgniewany? Warum war Jona zornig? Dlaczego Jonasz był taki rozgniewany? Weil Gott gnädig war. Ponieważ Bóg był łaskawy. Gott hatte durch Jona Gericht gepredigt. Bóg głosił przez Jonasza sąd. Aber die Leute von Ninive hatten Buße getan. I ci ludzie z Niniwy pokutowali. Und dann hat Gott Gnade geübt. I Bóg wyświadczył łaskę. Und das passte Jona nicht. I Jonaszowi to bardzo nie odpowiadało. Warum eigentlich nicht? Dlaczego nie? Erstens hatte Jona Mühe damit, dass die Nationen Gnade Gottes erleben. Po pierwsze, Jonasz miał problem z tym, że poganie
doświadczyli łaski Bożej. Er hatte gerne Gnade Gottes für Israel gepredigt. On chętnie głosiłby łaskę Bożą dla Izraela. Aber er wollte nicht, dass die Nationen Gnade Gottes bekamen. Ale on nie chciał, by poganie otrzymali tą łaskę Bożą. Aber es gibt noch einen Grund. Ale jest jeszcze jeden powód. Jona war seine eigene Ehre wichtiger als die Rettung Ninives. Dla Jonasza jego własna chwała była ważniejsza niż ratunek Niniwy. Kapitel 3 endet damit, dass Gott umkehrt von seinem Zorn. Trzeci rozdział kończy tym, że Bóg odstąpił od swojego gniewu. Ich muss das kurz erklären. Krótko to chcę wyjaśnić. Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Musimy dwie rzeczy rozróżniać. Das eine ist der Ratschluss Gottes. Pierwsze to jest postanowienie Boże. Und wir lesen dazu Jesaja 46. Do tego przeczytamy Izajasza 46. Vers 10 und 11. 10 i 11 wiersz. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on. I dokonuję wszystkiego, czego chcę. Przywołuję ze wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł. Ja powiedziałem, tak to wykonuję. Ja postanowiłem, tak to czynię. Das ist der Ratschluss Gottes. To jest postanowienie Boże. Und er kommt zustande. I to musi być wypełnione. Ohne wenn und aber. Bez jakiegoś gdybania. Und da gibt es keine Veränderung. I tutaj nie ma możliwości zmiany. Aber dann lesen wir aus dem Propheten Jeremia. Ale teraz przeczytajmy z proroka Jeremiasza. Wir lesen Vers 7, Kapitel 18, Vers 7 bis Vers 10. 18 rozdział od 7 do 10 wiersza. Jeremiasz 18 od 7. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwo, że je odbuduję i zasadzę. Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Hier geht es um das Handeln Gottes in seinen Regierungswegen. Tutaj jest mowa o działaniu Bożym w jego drogach rządzenia. Und wenn jemand auf einem bösen Weg ist, dann muss Gott ihm sagen, du wirst gerichtet werden. Jeśli ktoś idzie złą drogą, to Bóg musi mu powiedzieć, będziesz sądzony. Aber wenn er dann umkehrt, ale jeśli on zawróci, dann übt Gott Gnade. To wtedy Bóg wyświadcza łaskę. Oder wenn jemand auf einem guten Weg ist, albo jeżeli ktoś jest na dobrej drodze, und Gott sagt ihm, ich werde dich segnen. I Bóg powie, będę ci błogosławił. Und er weicht ab von diesem guten Weg und geht einen bösen Weg. I ten ktoś odejdzie z tej złej drogi i odejdzie z tej dobrej drogi i idzie złą, dann verliert er den Segen. To wtedy traci to błogosławieństwo. Und genau dieses Handeln Gottes in seinen Regierungswegen haben wir im Propheten Jona. I dokładnie to działanie Boże w jego drogach rządzenia mamy u proroka Jonasza. Er hatte Ninive das Gericht angekündigt. On ogłosił sąd Niniwie. Aber Ninive hatte Buße getan. Ale oni pokutowali. Und deswegen verschont Gott sie vom Gericht. I dlatego Bóg oszczędził im sądu. Und darüber wird Jona zornig. I w związku z tym Jonasz się rozgniewał. Und jetzt sagt Jona in Kapitel 4 Vers 2. I czwarty rozdział, drugi wiersz, Jonasz mówi: Siehst du, Herr, das habe ich gewusst. Widzisz, Panie, ja to wiedziałem. Ich wusste, wenn sie umkehren, dann übst du Gnade. Ja wiedziałem, że gdy oni zawrócą, to ty wyświadczysz im łaskę. Und deswegen wollte ich nicht hingehen. I dlatego nie chciałem do nich iść. Wie stehe ich denn jetzt da? Jak ja teraz wyglądam? Ich habe gesagt, noch 40 Tage und Ninive ist vernichtet. Przecież ja mówiłem, jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zniszczona. Und jetzt sind die 40 Tage vorbei. I teraz minęło 40 dni. Und nichts ist passiert. I nic się nie stało. Wie stehe ich denn jetzt da? Jak ja teraz wyglądam? Die Worte, die ich gesagt habe, sind nicht eingetroffen. Te słowa, które wypowiedziałem, nie spełniły się. Darum ging es Jona. O to chodziło Jonaszowi. Und seine eigene Ehre, die war ihm wichtiger als das Wohl der Ninifiten. Ta jego własna chwała była dla niego ważniejsza niż Niniwijczycy. Gott kümmert sich um Geduld, mit Geduld darum.
I Bóg z cierpliwością się troszczy o to. Und fragt Jona, ist es recht, dass du zürnst? I pyta Jonasza, czy dobrze tak się gniewać? Fragt dich auch. I ciebie też się pyta. Ist es richtig, dass du zornig wirst? Czy to jest właściwe, że ty się gniewasz? Warum wirst du eigentlich zornig? Dlaczego w zasadzie się gniewasz? Geht es dir um die Ehre Gottes oder um dich selbst? Czy chodzi o tobie, o chwałę Bożą, czy o ciebie samego? Geht es dir darum, wie du dastehst? Czy chodzi ci o to, w jaki sposób ty będziesz wyglądał? Jak będą ciebie inni postrzegali? Ich finde die Geschichte Jonas sehr beeindruckend. Ja uważam, że ta historia Jonasza jest, wywołuje bardzo wielkie wrażenie. Sie hat zwei Teile. Ma dwie części. Im ersten Teil geht es darum, dass Jona einen falschen Weg geht. W pierwszej części chodzi o to, że Jonasz idzie złą drogą. Und Gott bringt ihn jetzt auf den richtigen Weg. I Bóg zawraca go i stawia go na tej właściwej. Jetzt könnten wir sagen, dann ist ja alles prima. I te moglibyśmy powiedzieć, no i wszystko załatwione. Jona geht auf dem richtigen Weg. Jonasz idzie tą dobrą drogą. Und dann kann die Geschichte ja aufhören. I można by tą historię zakończyć. Aber Gott ist noch nicht fertig. Ale Bóg jeszcze nie kończy. Jona soll nicht nur so gehen, wie Gott es will. Jonasz ma nie tylko iść w ten sposób, w jaki Bóg chce. Jona soll auch so denken, wie Gott denkt. Jonasz ma też myśleć tak, jak Bóg myśli. Und Gott hat Erbarmen mit Ninive. A Bóg ma zmiłowanie dla Niniwy. Und dieses Erbarmen Gottes sollte Jona lernen. I tego zmiłowania Bożego, czy miłosierdzia Bożego, Jonasz ma się nauczyć. Und dieses Buch endet mit einer Frage. I ta księga kończy się pytaniem. Die erste Frage, die haben wir gelesen, ist es recht, dass du zürnst? Pierwsze pytanie brzmiało, czy dobrze tak się gniewać? Und Jona sagt, ja, mit recht. I Jonasz mówi, tak, słusznie. Aber dann stellt der Herr noch eine Frage. Ale Pan stawia jeszcze jedno pytanie. Sollte ich mich nicht erbarmen? Czy nie miałbym się zmiłować, zlitować? Über so viele Menschen? Nad tak wieloma ludźmi? Und damit endet das Buch hier. I tym kończy się księga Jonasza. Jetzt hat Jona keine Antwort mehr. I teraz Jonasz nie ma odpowiedzi. Er rechtfertigt sich nicht mehr. Nie usprawiedliwia się więcej. Er sagt nicht mehr, ich habe recht. Nie mówi, mam rację. Er lässt Gott das letzte Wort. On pozostawia Bogu to ostatnie słowo. Gott möchte, dass wir auf dem richtigen Weg gehen. Bóg chce, byśmy szli tą właściwą drogą. Aber er möchte auch, dass wir das richtige Denken haben, die richtigen Empfindungen. Ale chce też, byśmy mieli te właściwe myśli i właściwe odczucia. Und er möchte lernen, dass wir unsere eigenen Interessen, das eigene Ich, zurückstellen hinter seinen Interessen. I chce, byśmy nasze własne sprawy, nasze własne ja postawili dopiero na drugim miejscu po nim. Wir gehen noch in das Neue Testament. I przejdźmy jeszcze do Nowego Testamentu. Wir lesen eine Frage aus Johannes 1. Jedno pytanie z Jana, pierwszy rozdział. Johannes 1, Vers 38 bis zu der Frage. 38 wiersz. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? Chciałbym to pytanie osobiście do każdego z was w tym pomieszczeniu postawić. Pan Jezus widzi twoje życie. Widzi, w jakim miejscu jesteś, dokąd idziesz. Und jetzt fragt dich, was suchst du eigentlich in deinem Leben? I teraz stawia ci pytanie, w zasadzie, czego ty szukasz w swoim życiu? Wofür lebst du? Dla czego, dla kogo żyjesz? Was sind deine Ziele? Jakie są twoje cele? Vielleicht sagst du, ich möchte gerne einmal eine Familie haben. Może odpowiesz, chciałbym założyć rodzinę. Vielleicht sagst du, ich möchte gerne mal eine eigene Wohnung haben. Może powiesz, chciałbym mieć własne mieszkanie. Ich möchte gerne mal ein gutes Auto fahren. Chciałbym jeździć dobrym samochodem. Einen guten Beruf haben. Mieć dobry zawód. Jeder von uns weiß selbst die Antwort am besten. Każdy z nas wie najlepiej, czy zna najlepiej odpowiedź na to pytanie. Aber jetzt ist die Frage.
Ale teraz jest to pytanie. Worauf kommt es im Leben wirklich an? O co chodzi w naszym życiu? Es ist kein falscher Wunsch, eine Familie zu haben. To nie jest złe życzenie, by założyć rodzinę. Es ist kein falscher Wunsch, einen guten Beruf zu haben. To nie jest złe życzenie mieć dobry zawód. Aber es gibt etwas, das wichtiger ist. Ale jest coś, co jest ważniejsze. Was suchten diese beiden? Czego szukali ci dwaj? Ihre Antwort ist: Rabbi, wo hältst du dich auf? Ich odpowiedź brzmi: Rabbi, gdzie mieszkasz? Sie suchten den Herrn Jesus. Oni szukali Pana Jezusa. Und sie wollten ihm nachfolgen. I chcieli iść za nim. Ich möchte gerne dir etwas sagen. Chciałbym coś do ciebie powiedzieć. Die schönste Familie. Najpiękniejsza rodzina. Ohne den Herrn Jesus. Bez Pana Jezusa. Ist eine Katastrophe. Jest katastrofą. Der beste Job. Najlepsza praca. Ohne den Herrn Jesus. Bez Pana Jezusa. Ist eine Katastrophe. Też jest katastrofą. Du wirst nie glücklich. Nigdy nie będziesz szczęśliwy. Dir wird immer etwas fehlen. Ciągle ci będzie czegoś brakowało. Du wirst immer laufen und suchen und suchen. Ciągle będziesz biegł i szukał i szukał i szukał. Und du wirst nie zufrieden nach Hause kommen. Nigdy nie będziesz zadowolony wracał do domu. Aber mit dem Herrn Jesus. Ale z Panem Jezusem. Da kann es gehen. To wtedy może się udać. Vielleicht hast du nicht so einen. To wtedy uda się. Vielleicht hast du nicht so einen guten Beruf. Być może nie masz takiego dobrego zawodu. Du wünschst es dir anders. Życzysz sobie coś czegoś innego. Aber mit dem Herrn Jesus kannst du auch darin glücklich sein. Ale z Panem Jezusem możesz być szczęśliwy w tym, w czym jesteś. Das ist hier die Frage. Was suchst du? To jest właśnie to pytanie. Czego szukasz? Wofür stehst du morgens auf? Wofür stehst du morgens auf? Po co ty jutro rano wstajesz? W jakim celu? Wofür machst du dieses? Wofür machst du jenes? Po co czynisz to lub owo? Suchst du wirklich den Herrn Jesus? Czy naprawdę szukasz Pana Jezusa? Eine Frage aus Kapitel 6. I pytanie z rozdziału 6. Kapitel 6, Vers 67 und 68. 67 do 69 wiersza. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. In Johannes 2 lesen wir, dass viele Menschen dem Herrn Jesus gefolgt waren. W Jana 2 rozdział czytamy, że wielu ludzi szło za Panem Jezusem. Aber hier in Kapitel 6, da verließen ihn viele. Ale tutaj w 6 rozdziale wielu opuściło go. Und warum verlassen sie ihn? Dlaczego go opuścili? Vers 60. 60 wiersz. Twarda to mowa, któż jej słuchać może? Sie fanden die Rede des Herrn Jesus hart. Oni uważali, że mowa Pana Jezusa jest twarda. Und dann gingen sie weg. I odeszli. Was empfindest du dabei? Cóż ty myślisz? Du bist auf einem Weg mit dem Herrn Jesus. Idziesz drogą z Panem Jezusem? Ganz persönlich. Całkowicie osobiście. Ich frage mal die jungen Leute, die Jugendlichen und die Kinder. Pytam młodych i dzieci, młodzieńców i dzieci. Ich habe das manchmal so gedacht. Ja tak też czasem myślałem. Ja, nur weil ich ein Christ bin, darf ich das nicht machen. No tak, tylko dlatego, że jestem z Chrystusem, to nie mogę tego robić. Hier sagen die Eltern nein und hier und hier. Tu mi rodzice zabraniają, tego mi zabraniają i jeszcze czegoś mi zabraniają. Und dann denken wir auch schon mal, der Weg mit dem Herrn Jesus ist hart. I wtedy też możemy mieć takie myśli, że ta droga z Panem Jezusem jest twardą drogą. Oder ist das vielleicht gar nicht mehr so? A może tak wcale nie jest. Machen wir doch fast alles mit. Czy my współdziałamy? Wir denken an den gemeinsamen Weg. Pomyślmy o naszej wspólnej drodze społecznej. Den gemeinsamen Weg der Gläubigen. Wspólnej drodze wierzących. Wir möchten ihn doch gerne gehen, wie die Bibel ihn zeigt. Chcemy iść tą drogą tak, jak Biblia nam pokazuje. Vielleicht auch jemand hier, der denkt, das ist aber ein hartes Wort.
Czy może jest tutaj też ktoś, kto myśli, ach, to jest twarde słowo? Warum muss man das alles so eng sehen? Dlaczego to wszystko trzeba tak przestrzegać? Immer dieses Reden von der Absonderung? Ciągle te mowy o odłączeniu? Oder reden wir vielleicht gar nicht mehr davon? A może wcale o tym nie mówimy? Gottes Wort redet davon. Ale Słowo Boże o tym tak mówi. Deswegen müssen wir auch davon reden. I dlatego my też musimy o tym mówić. Aber ist Absonderung eigentlich sowas Hartes? Ale czy odłączenie to coś, to twarda mowa? Nein, Absonderung ist nichts Hartes. Nie, odłączenie to nic nic ciężkiego. Was sagt Hebräer 13? Cóż mówi Hebrajczyków 13? Lasst uns zu ihm hinausgehen. Wyjdźmy więc do Niego. Das ist hier genau die Frage. Tu jest dokładnie to pytanie. Mit dem Herrn Jesus gehen oder weggehen? Iść z Panem Jezusem, a może odejść? Viele sagten, diese Rede ist hart. Wielu powiedziało, ta mowa jest twarda. Und sie gingen weg. I odeszli. Dieser Weg ist uns zu konsequent. Ta droga jest zbyt konsekwentna dla nas. Und jetzt fragte Herr Jesus die Jünger. I teraz Pan stawia pytanie uczniom. Wollt ihr auch weggehen? Czy i wy chcecie odejść? Er fragt auch heute. I pyta również dzisiaj. Willst du auch weggehen? Czy ty też chcesz odejść? Persönlich aus der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus her. Osobiście odejść z tego naśladowania Pana Jezusa? Willst du weggehen von dem gemeinsamen Weg? Chcesz odejść z tej wspólnej drogi? Willst du wirklich in Entschiedenheit den Weg der Schrift weitergehen? Czy chcesz naprawdę iść dalej tą, zdecydowanie tą drogą według Pisma? Jetzt kommt die Antwort der Jünger. I teraz mamy odpowiedź uczniów. Sie sagen nicht, Herr, wohin sollten wir gehen? Oni nie mówią, Panie, dokąd byśmy mieli pójść. Sie sagen, zu wem? Oni mówią, do kogo pójdziemy? Das ist die Frage. To jest właśnie to pytanie. Bei dem Herrn Jesus? U Pana Jezusa? Oder woanders? Albo gdzie indziej? Hast du eine Antwort auf die Frage? Czy masz odpowiedź na to pytanie? Für dich ganz persönlich? Dla siebie osobiście? Hast du auch etwas geglaubt und erkannt von dem Herrn Jesus? Czy również uwierzyłeś i poznałeś coś o Panu Jezusie? Diese Jünger hatten geglaubt und erkannt, dass der Heilige Gottes ist. Ci uczniowie uwierzyli i poznali, że On jest tym świętym Bożym. Eine Frage. Jeszcze jedno pytanie. Aus Kapitel 21. Z 21 rozdziału. Vers 5. Piąty rozdział, piąty wiersz. 21 rozdział, piąty wiersz. Rzekł im więc Jezus: Dzieci, macie co do jedzenia? Petrus hatte gesagt, ich gehe hin fischen. Piotr powiedział, idę łowić ryby. Einige Jünger waren ihm gefolgt. I niektórzy z uczniów poszli za nim. Dann haben sie sich eine ganze Nacht bemüht. I trudzili się całą noc. Und am Morgen sind sie müde. I rano zmęczeni. Und dann sehen sie einen Mann am Ufer. Widzą człowieka nad brzegiem. Dieser Mann stellt ihnen eine Frage. I ten człowiek stawia im pytanie. Er redet sie an. Kinder. Mówi do, zwraca się do nich. Dzieci. Was für eine Liebe. Cóż za miłość. Und dann fragt er sie, habt ihr was zu essen? I pyta, macie coś do jedzenia? Und mit dieser einen Frage wurde alles offenbar. Tym jednym pytaniem zostało wszystko objawione. Sie hatten einen eigenen Weg gewählt. Wybrali swoją własną drogę. Und sie hatten sich bemüht. I trudzili się. Und gearbeitet. I pracowali. Und sie hatten nichts. I rezultat tego było nic. Der Jesus schickt sie nochmal. I Pan wysyła ich jeszcze raz. Und dann kommen sie mit 153 großen Fischen. I wracają ze 153 wielkimi rybami. Sie erleben, wie reich der Herr Jesus segnen kann. Oni odczuwają, jak bardzo Pan może błogosławić. Dann kommen sie zu diesem Mann. I przychodzą do tego człowieka. Und dann hat alles fertig.
I wszystko jest przygotowane. Ein Kohlenfeuer. Ognisko. Wo sie Wärme finden. Gdzie mogą się ogrzać. Und er hat ein Frühstück. I ma dla nich przygotowany posiłek. Herr Jesus steht auch bei dir. Pan Jezus jest też przy tobie. Am Ufer. Na tym brzegu. Er sieht deine Bemühungen. Widzi twój trud. Er sieht, wie du ruderst und fischst. On widzi, jak ty wiosłujesz i łowisz. Und er fragt dich, hast du was zu essen? I pyta się, masz coś do jedzenia? Die Antwort musst du selber geben. I tą odpowiedź musisz dać sam. Aber als diese Jünger aus dem Schiff stiegen, ale gdy ci uczniowie wysiedli z tej łodzi und zu dem Herrn Jesus kamen, i przyszli do Pana Jezusa, da erlebten sie, dass sie bei ihm alles finden. To odczuli, że u Niego mogą znaleźć wszystko. Als Petrus sagte, ich gehe hin fischen, gdy Piotr powiedział, idę łowić ryby, da hat er nichts. Nie miał nic. Aber als er jetzt zu dem Herrn Jesus kommt, ale gdy on teraz przychodzi do Pana Jezusa, da hat er alles. To ma wszystko. Sicher in Jesu Armen. W Jezusa rękach pewny. Sicher an seiner Brust. Bezpieczny przy Jego piersi. Ruhend in seiner Liebe. Spoczywając w Jego miłości. Wärme am Feuer. To ogrzanie się przy ogniu. Und ein fertiges Frühstück. I gotowy posiłek. Die letzte Frage möchte ich nur noch vorlesen. Ostatnie pytanie chcę tylko przeczytać. An diesem Kohlenfeuer. Przy tym ognisku. Stellte Herr Jesus dem Petrus eine Frage. Piotr stawia Piotrowi, Pan stawia Piotrowi pytanie. Dreimal. Trzy razy. Und er stellt diese Frage auch uns. I to pytanie stawia też nam. Wir kennen die Frage gut. Znamy to pytanie bardzo dobrze. Und wir lesen nur noch diesen Vers. Przeczytamy tylko ten jeden wiersz. Vers 16 in der Mitte. Nein, Vers 17. Vers 17. Genau. Vers 17 bis zu der Antwort von Petrus, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Rzecze mu po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie. I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję.